Hej, witajcie, z tej strony Kinto. Dzisiaj zajmiemy się przejściem takiego pchnięcia, jak to można nazwać. Jest to przejście, które właśnie bardzo fajnie działa w scenach walki, nie tylko w animach, gdy bazujemy na tym, albo na komputerze akurat, ale również w jakichś teledyskach z gier, kiedy mamy plany takie, na które mamy taki średni, ale też bliskie, bo to po prostu fajnie akcentuje dynamizm walki. I dzisiaj właśnie zajmę się takim przejściem, jak gdzieś na początku. Tak, ona tylko tak strasznie wygląda na początku, ale się bardzo prosto i fajnie robi. Więc co potrzebujemy? Ja wybrałem sobie dwa klipy, które to w sumie są, nawet w anime są po sobie, więc poszedłem na lefiznę, ale będę chciał je zedytować i zrobić im inne przejście, bo ogólnie wybrałem sobie taki klip, który w anime wygląda tak, że mamy jakiś tam strzał, załóżmy, i potem jest cross i wchodzi kolejny klip, który też jest motion, blue zrobimy. Więc ja po prostu to chciał zrobić zamiast czegoś takiego, efekt pasz. Czyli tu mam pierwszy klip, on tu się kończy i tu mam drugi klip, który się zaczyna. Tak, po prostu dwa różne klipy. Teraz dajemy je pod siebie, równo, i one muszą tak wejść na od tak do 7 do 10 klatek. Ja mam tu krótki klip, który się składa chyba z 12-13 klatek, więc maksymalnie sobie pójdę na 7. Więc strzałką sobie klikam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz sobie przesuwam ten klip, aby był równo z tym. Klikam sobie teraz na górę i klikam sobie S i tnie mi to klip u góry. Teraz sobie wchodzę na sam koniec i klikam S tutaj i tnie mi klip na sam dole. Teraz mamy podział klipów, ale to w ogóle nic teraz nie widać. Mamy po prostu zwykłe przejście, które po prostu jest twardym cięciem. Wchodzimy sobie klip na górę, wchodzimy sobie w pan crop, klikamy sobie tutaj, aby się poruszało tylko wszystko w osi X. I teraz sobie przesuwamy nasz klip w prawo, jak widzicie, on tu się już porusza. W prawo, tak aby on był na równi z końcem, aby nie wychodził dalej ani bliżej, tak aby na równi z końcem, bo on i tak zniknie. Tu widzimy taki mały paseczek i on zniknie, aktualnie klatka następna, więc jakby był zwykły ruch. I przesuwamy to na sam koniec. Dzięki temu mamy teraz po prostu poruszanie się klipu. Mam blur, nie wiem czy mam blur. Zobaczymy, czy tu mi się dało. Tak, to sobie obniżę, aby nie mieć blura, tego przejdziemy potem. Tak, i teraz po prostu mam zwykły klip z takim twardym cięciem, jak wy pewnie teraz macie. Tak, zrobiliśmy sobie teraz właśnie tylko to przesunięcie. No oczywiście to nie wygląda fajnie, bo można tak zostawić taki zwykły pasz z Sony Vegasa, no ale po prostu on przesuwa nam jeden klip i akcentuje drugi. Może tak być? Może tak być, ale czemu nie może być lepiej? Więc teraz wchodzimy sobie na drugi klip, znowu tylko oś X. Na sam początek dajemy nasz klip teraz tutaj, z lewej strony, też na sam koniec i dajemy go teraz na koniec. Czyli po prostu zwykły default może być. I teraz jak sobie odpalimy, mamy już ładne przejście, jeden klip wchodzi na miejsce drugiego. I to już jest nasz efekt, który chcieliśmy uzyskać, ale on jest taki twardy, taki nieprzyjemny dla oka, więc musimy teraz sobie dodać blur. Jak dobrze właśnie umiejscowicie to, w ogóle nie będzie takiej przerwy między klipami, nie będzie takiego czarnego dużego paska, tylko będzie jak u mnie, takie scalone jakby. Ale odnośnie blura. Możemy sobie dać blura z wideo VX, ale to jest czasochłonne i jeśli mamy naprawdę duży AMV projekt, to ciężko będzie, więc dajemy sobie Hue, wideo bass track. Tutaj klikamy sobie Motion Blur Amount, to co w sumie przed chwilą zmieszałem, bo miałem zaplikowane z poprzedniego projektu i to mi zostało. Idziemy sobie na sam początek, tak, i klikamy sobie na przykład dwa razy. Tutaj nie musimy się przejmować jeszcze rozmieszczeniem teraz, tylko było dwa klipy. Idziemy sobie teraz tutaj. Ten ostatni dajemy sobie na górę maksymalnie, a ten z lewej dajemy sobie idealnie tak prostokątnie, prostopadle jakby, aby on po prostu zaczął się idealnie z tym cięciem. I tutaj tak samo, ten bliższy dajemy na górę, ten dalszy dajemy idealnie, aby był kąt prosty. I oczywiście teraz sobie zmniejszamy to, bo teraz mamy bardzo mocno, jak widzicie, jak sobie puścimy, to
bardzo mocny blur. Więc po prostu teraz sobie zmniejszamy tą kolumnę jakby. Po prostu dopasowujecie do, po prostu do swojego gustu. Ja myślę, że u mnie no, trochę mniej. Coś takiego mnie zadowala i jest bardzo zbliżone do tego, co było w podglądzie. Więc dziękuję za oglądanie tego prawnika. Mam nadzieję, że wam się spodobało i sposób, który się wydaje na początku trudny, stał się dla was łatwy. No i tak, no i do zabawy zapraszam. Także trzymajcie się i do jutra.